uczestnicy dzisiejszych biegów. Wystarczyło troszeczkę. I start, biegniemy już. Brawa, 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 gratulujemy. I proszę, mimo niepełnosprawności można walczyć o zdrowie cały czas. Być aktywnym dla zdrowia. A o godzinie 12.15 wystartuje bieg główny Remusa, dystans 10 km. Pierwsze oficjalne biegi uliczne na nowo oddawane do ruchu obwodnicy w Kościerzynie. Co do tej pory się działo? Dzień dobry. No w każdym bądź razie, po raz pierwszy mamy takie w 23 edycji taki komfort biegać po takiej trasie. No, jest otwarcie obwodnicy, to wykorzystaliśmy. Burmistrz przychylnie do tego podszedł i dzisiaj planowaliśmy 23 biegi kościerskie od biegów najmłodszych, to jest od klas 0 i pierwszych, drugich i trzecich, czwartych i piątych, szóstych i siódmych. To były biegi młodzieżowe i ponadto na 1000 metrów wystartowały jeszcze gimnazja, klasy drugie i trzecie. Młodzicy, jednym słowem. No i o 12.15 bieg główny Remusa. Bieg główny to się rządzi innymi prawami. Tutaj są kategorie, 8 kategorii od 16 do 19 lat i co 10 lat do plus 80. Także i kobiety i mężczyźni. No zobaczymy, jest już zgłoszonych ponad 100 osób, także ciekawa rywalizacja. Przed chwilą wystartowały dwie osoby niepełnosprawne. To znaczy się jedna osoba niepełnosprawna i druga osoba to jest przede wszystkim nasz weteran tutaj najstarszy chyba na Pomorzu, biegający prawie 84-letni pan Stanisław Niewiński z Gdyni. Wystartowaliśmy za porozumieniem prędzej, ze względu na to, że operujemy takim, a nie innym czasem i musimy spełnić tą wymogę, aby bieg nie dłużej trwał jak godzinę 20 minut główny i musimy wtedy kończyć zawody, bo dalej są tutaj następne imprezy związane z piknikiem, z otwarciem obwodnicy, więc postanowiliśmy ich prędzej wypuścić, tak, żeby po prostu nie kolidowało z czasem. A jak długi jest odcinek biegu głównego? Odcinek biegu głównego jest 10-kilometrowy. Gość honorowy to nasza kościerzynianka Weronika Lizakowska, siedmiokrotna medalistka mistrzostw Polski, uczestniczka dwóch mistrzostw Europy. Dzisiaj pobiegnie w biegu głównym, przebiegnie się zakresem. Zobaczymy, jak pójdzie. Jest to dziewczyna, która w sumie trenuje 1503 km, więc 10 km to jest taki treningowy dystans dla niej. No i zawsze mieliśmy jakąś osobę honorowego gościa na tych naszych biegach, co to są już 23. Mieliśmy wspaniałych gości honorowych. Był Łukasz Chyła dwukrotnie, był Michał Czeski, był Kazimierz Zimny, była Bernadetta Blecharz. Dzisiaj mamy po raz drugi kościerzyniankę, no także no, cieszyć się i nic więcej. 5, 4, 3, 2, 1, 0, start! I brawo, brawo, gratulujemy, uwaga, uwaga! Bieg główny Remusa, 10 km już zawodnicy wystartowali. Wśród nich powtórzeni zawodnicy Marek Kowalski. Faworyci tego biegu jest także Patryk Błaszczyk z Ust i Patryk Sierkowski. One tutaj przebiegną na półmetku, bo biegną dwie pętle, także nie wchodziły na trasę. Na półmetku dwóch tych zawodników. Brawo, brawo, brawo. Krzysztof Gardowski z numerem 75. Kolejni biegacze. Widziałeś znowu to brawo, brawo. Damian Wnuk. Patryk Grot. Oserek! Brawo! Weronika biega! Weronika! Brawo, brawo! Nie, tu jest grupa pierwszych. Krzysztof Kwiatkowski. Zawodnik z Kościerzyny. Brawo, brawo! Brawo, trzymaj! I czołówka zawodniczek, czas Brawo, Weronika Małgosia. Po
Kolejni biegacze. Piotr Bogulski z Blewo z numerem 12 w Sławomir Formela. Lowski, Łubiana, brawo Rafał. A 22:40 na pomysłu czas. Trzymaj! Z numerem 73 Michał Kowalski, Kościerzyna, Kessler Team. I małżonka Joanna Sowa. Piotr Uzik. Tego malucha proszę z trasy, weź młody, nie biegaj tu po trasie. Z numerem 32 Piotr Łudzik, Kościerzyna, brawo Piotr. Kniego Henryk Reszczyński, Stężyca, brawo, brawo. Żołądek, Kościerzyna, Remus Kościerzyna, Damian, jest dobrze. Sprinterze biegną na dychę dzisiaj, w biegu sprinterskim. Tomasz Wocian, Gdynia, brawo Tomek. Z numerem 5 Krzysztof Czarnowski. Brawo! Adam Szymański, Lemborg. Brawo! I kolejni biegacze. Tomasz Słomiński, Kościerzyna. Majna z Gdyni, brawo Stasiu, to już Flumetek. Najstarszy zawodnik dzisiejszego biegu, Gdańszczan. Aby ich tu dopingować w biegu Remusa, a tu Jacek Bandurski, jeden ze starszych zawodników. Mieszkaniec Sopotu. Kowalski! Gratulujemy! Drugi na mecie Patryk Serkowski. Błaszczyk, Patryk Błaszczyk. Chciałoby się. Brawo, brawo, brawo. Na mecie Damian Słowiński z Gdyni, trzeci. Brawo Damian, gratulujemy. I kolejni biegacze. Tam już na dole widać Patryk Grot. Zgnić, brawo, brawo na mecie, a tuż za nim Damian Wnuk. Wielki klin, brawa dla Damiana. Już na mecie gratulujemy. Poza każdym biegu przypomnę, dekoracja zwycięzców, losowanie nagród dzisiejszych biegów kościerskich. A tu już widzimy na tej prostej, ostatnie 200 metrów do mety ma. Andrzej Zolski, Bytów. Brawo! Brawo, brawo, brawo dla Andrzeja. I z numerem 15, kolejny biegacz. Na mecie Dariusz Guzowski, Szczebielno. Pięknie, zobaczmy. Dwie zawodniczki, które prowadzą, zobaczymy, która zwycięży. Brawo, brawo Natalia Halkiela i Weronika na drugim miejscu, gratulujemy, brawo! A z numerem 23 Krzysiu Kwiatkowski, Kościerzyna, brawo Krzysiu, gratulujemy! Młoda Weronika na 10 metrów, ale wspaniała. Ja jestem z Kościerzyny, tutaj nasz. Łukasz Kurowski, jeżeli chodzi o rekordy, to kiedyś, dawno, dawno temu biegałem 1500 metrów. W zasadzie takie długie dystanse to dla mnie ekstremalny wysiłek. A jak w ogóle biegając oceniałeś wygląd naszej obwodnicy? Bardzo dobrze, bardzo ładnie wygląda, się prezentuje. Zapraszamy, można się tutaj pobawić, tak? Dzisiaj z tego co wiem, na rowerach, na roleczkach. Przyda nam się. Biegam po to, żeby biegać. Trasa 700 metrów dłuższa, więc wszyscy puchli na końcu. No, co mogę powiedzieć? Opowiadałem koledze o tym, że w tym roku mało biegam, a trasa wcale nie była łatwa. Powiem szczerze. Ciężko się mówi przed mikrofonem, wie pan. Także w tym roku ja tu dla zdrowia jestem i podejrzewam, że większość ludzi też. Ciężko, pierwszy raz po 15 latach. Także, znaczy, w takich zawodach, nie? Brawo, brawo. Typu, także
No było ciężko, tam coś nowego dla mnie. Na początku było dobrze, a potem już się dłużyło i trochę było ciężej. A w ogóle atmosfera w tym biegu? Biegłaś sama, czy miałaś jakieś towarzystwo? Biegłam sama praktycznie przez cały dystans i to było właśnie ciężej trochę. Które miejsce zajęłaś? Na pewno w kategorii byłam pierwsza, a open gdzieś szósta. Skąd jesteś? Z Kościerzyny, Rebus Kościerzyny. Jaka szkoła? Trójka. Aha, no to będziesz popularna teraz. A jak ci się podoba obwodnica? Bardzo ładna, bardzo ładnie zrobiona. Popukaj trochę. Fajnie się biegło, super trasa, ogólnie parę górek, ale fajnie wzmacniających, ogólnie trasa taka bez żadnych dziur, bez niczego, super i super się pogoda do tego. To nie po raz pierwszy oficjalnie, bo mieszkańcy Kościerzyny korzystali już z tego obiektu, z tej inwestycji, bardzo chętnie jeździli na rolkach, na wrotkach w środy, w soboty, w niedzielę po południu, jak tylko była ładna pogoda. Natomiast dzisiaj mogą skorzystać oficjalnie, jest dzień otwarty, z którego ja się bardzo cieszę, że możemy wspólnie z mieszkańcami się cieszyć z tego i wspólnie bawić na obwodnicy. Co można? Widać, są zjeżdżalnie dla dzieci, miejsca, gdzie mogą w piłkach się bawić, grochówka, kiełbaski, biegi kościerskie 23 uliczne w tym roku są na obwodnicy Kościerzyny. A za chwilę o godzinie 14 rozpocznie się piknik, na którym będziemy mogli podziwiać pokazy ratownictwa drogowego, które przeprowadzi Straż Pożarna, pomoc medyczną, miasteczko ruchu drogowego dla dzieci. I będą też zespoły nam przygrywać, skecze i mam nadzieję, że będziemy do 17 wspólnie ładnie się bawić. No jutro o godzinie 12 będzie oficjalne otwarcie i zaraz po tym otwarcie i puszczenie ruchu na obwodnicę, ale ja bardziej się cieszę z tego dzisiejszego dnia, ze wspólnej zabawy z kościerzkami, a oficjalnie traktuję to jako coś takiego, co musimy zrobić. Będą stały służby na wszystkich rondach i na węźle początkowym i końcowym obwodnicy miasta Kościerzyna. Oficjalne otwarcie nastąpi na jednym z parkingów dla Inspekcji Transportu Samochodowego. Po krótkich uroczystościach czy przemówieniach pan dyrektor da sygnał krótkofalówką wszystkim, aby otworzyli i odblokowali wszystkie węzły i wjazdowe i ronda i zostanie puszczony ruch. Młodzieżowa Rada Miasta dziś na ulicy po raz pierwszy oficjalnie na dzień przed otwarciem. Krótkie podsumowanie, niżej mikrofon. Dzień dobry, chciałbym wszystkich tutaj bardzo, bardzo powitać i pogratulować przede wszystkim naszym wspaniałym budowlańcom tak wielkiego obiektu. Był to wyczyn naprawdę no, ponad miarę każdą, bo to jest 7-kilometrowy pas drogi, który odciąży nas ruchu ulicznego, a ode mnie polecam kościerską obwodnicę. Brawo dla Jakuba. Drugie miejsce, Wiktor Cynka, Kościerzyna. Bieg ten był rozgrywany ku pamięci Mateusza Wenty. Nagrody także ufundował jego ojciec. Także bardzo, bardzo dziękujemy. Była to dobra okazja, żeby upamiętnić Mateusza. Dziękujemy wam wszystkim. Przekazała Solidarność, także wielkie dzięki także dla nich. Wielkie brawa dla panów. Miejsce drugie w kategorii powyżej 80 lat zajął pan Niwiński Stanisław, Gdańsk. Najstarszy uczestnik dzisiejszych zawodów, pan Stanisław Niwiński. Miejsce pierwsze, pan Jacek Bandurski, Sopot. Wielkie brawa dla najstarszych uczestników dzisiejszych zawodów. Wielkie brawa. Przekażemy teraz jeszcze nagrody dla najlepszych zawodników naszego tutaj
Kościerskiego Klubu Remus. Brawo dla Weroniki, już tyle razy tutaj była. Pan burmistrz mówi, żebyś została, to zostać wtedy. Zdjęcie zrobicie sobie wspólne. Jako poseł infrastruktury sobie postanowiłem, że po Chojnicach się zaangażuję w obwodnicę Kościerzyny. No i tak się stało. Ale to nie było wszystko takie łatwe, bo negocjacje, Komisja Infrastruktury, ale sama końcówka dla Kościerzyny była, można powiedzieć, trudna, ponieważ po okrojeniu tego planu inwestycji, regionalna dyrekcja ochrony środowiska zażądała nowe studium środowiskowe i tutaj nie mogliśmy do tego pozwolić, ponieważ to by przedłużyło nam inwestycje, ale sam ten raport o 2 lata i byśmy nie realizowali, jeszcze nie byłoby zrobione. Dlatego mówię, że końcówka była bardzo trudna była i trzeba było, można powiedzieć, walczyć o tę obwodnicę, ale finał był naprawdę był dobry, bo decydenci, mam na myśli i byłego wojewodę, i właśnie dyrektora generalnego dróg i autostrad Gdańska, moje zaangażowanie udało się utrzymać się stary raport ochrony środowiska i to pozwoliło w czasie wybudować właśnie tę obwodnicę, którą mamy. Ta trasa była zrealizowana w oparciu o formułę projektuj i buduj, aha, czyli firma, która budowała, musiała najpierw zaprojektować, sporządzić projekt budowlany i wykonawczy. Z tego co pamiętam, projekt obwodnicy, który był, który pojawił się tuż przed podpisaniem umowy, przewidywał 2 pasy, prawda? Tak, to znaczy pierwotnie był przygotowany projekt pod 2 pasy ruchu, po 2 jezdnie, 2 pasy ruchu w każdym kierunku. Natomiast ze względu na konieczność oszczędności, które trzeba było wprowadzić, obwodnica została skrócona właśnie do tych 7,5 km i został zmieniony przekrój na 2+1 właśnie, który zapewnia spokojną jazdę, bezpieczne wyprzedzanie, zapewnia odpowiednią płynność na pewno długie lata, a poza tym, na co chciałbym zwrócić uwagę, węzły i obiekty na węzłach, które są zlokalizowane tutaj na obwodnicy Kościerzyny, zostały tak zaprojektowane i tak zbudowane, że jeśli kiedyś nastąpi taka chwila, konieczność, żeby rozbudować do 2 pełnych jezdni po 2 pasy ruchu, nie będzie tutaj żadnego problemu. Chciałem jeszcze zapytać, czy w gestii Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest też ta trasa Łeba-Toruń? Nie, to jest droga wojewódzka, to zarządza nią Zarząd Dróg Wojewódzkich. Od momentu puszczenia ruchu samochodowego, już tego normalnego, co nastąpi w godzinach popołudniowych w niedzielę, dotychczasowy przebieg drogi krajowej nr 20, który przebiegał przez Kościerzynę, z mocy prawa staje się drogą wojewódzką. I potem ten odcinek będzie albo w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, bądź jeśli samorząd województwa tak zdecyduje, będzie to fragmentami oddane innym zarządcom dróg. Czyli pierwsze oficjalne otwarcie następuje jutro. Jutro w niedzielę pierwsze samochody pojadą w godzinach popołudniowych nową trasą. A jak to będzie wyglądało technicznie? Jak to wystartuje? Jak to wystartuje? Wie pan co, nie chciałbym tego mówić. W godzinach popołudniowych ludzie będą mogli już swobodnie korzystać z tej trasy. Puszczenie ruchu. Nie. Na początku na głównej trasie, czyli na głównym ciągu się puszcza ruch, a potem dopiero na poszczególnych wlotach. To jest długotrwały proces, to jest długa trasa z 4 węzłami. W związku z tym ten proces udrażniania, udostępniania dla ruchu będzie trwał około godziny czasu. Budowa całej trasy, czyli prace budowlano-montażowe, ale też wszystkie przygotowawcze,
wykopy gruntów, sporządzenie projektów, to wszystko kosztowało około 230 milionów złotych. Został sfinansowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i współfinansowany, ta trasa jest współfinansowana z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Czy to jest całkowity koszt, który pan teraz, który pan stawiał? Tak. Ale wszystkie, to jest nie tylko budowa, ale wszystkie. Tak.